Garbatka Letnicko to jedna z tych gmin, które od wielu lat grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tak jest również dziś, 12 stycznia, podczas 28 finału akcji. Sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowano w Garbatce Letnicku na ten dzień. Znajdujemy się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka w Garbatce Letnisku. Ze mną jest pani Anna z grupy Niedźwiedzie Polarne z Garbatki Letnisko. Pani Anno, dlaczego niedźwiedzie? No patrząc na panią, to nie można by panią skojarzyć z takim potężnym stworzeniem. No tak po prostu ta nazwa, sami żeśmy to, że tak powiem, tą nazwę sobie jakoś wybrali. Było głosowanie oczywiście na grupie. Były różne formy tego, i niedźwiadki z Garbatki, a oczywiście też różne, ale... Stanęło na niedźwiedziach. Rozumiem, że jest to dość świeża inicjatywa. Od jak dawna się spotykacie? Kiedy się spotykacie? Ile osób liczy grupa? Na tę chwilę liczy nas tak około 12 osób. Grupa jest właśnie dopiero roczkująca. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 15:30 właśnie tutaj w ośrodku wypoczynkowym na Polance. Czekamy na coraz więcej, zachęcamy osób do morsowania. Liczymy na większą ilość po prostu morsujących. Na wzrost frekwencji. Jak do was dołączyć w takim razie? To mamy grupkę taką utworzoną. Właśnie grupa się nazywa Niedźwiedzie Polarne z Garbatki. Tam właśnie na bieżąco informuję, kiedy będą morsowania i zawsze tam w taki sposób właśnie się spotykamy. Odezwać się przez sieci, mówić. A dlaczego warto morsować? No przede wszystkim aspekty zdrowotne, tutaj duża odporność organizmu, tutaj układ też naczyniowo-sercowy bardzo wspomaga, także całą regenerację organizmu w ogóle, całe ciało także się regeneruje przy tym. No same po prostu są plusy tego, myślę. Same pozytywy. A jak to się stało, że dołączyliście do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No chcemy wesprzeć właśnie przez morsowanie tą zbiórkę właśnie na rzecz chorych dzieci. No i tak właśnie pomyśleliśmy, że to będzie dobra inicjatywa teraz właśnie, żeby wesprzeć tą zbiórkę, a przy okazji właśnie tutaj zachęcić innych do morsowania, bo naprawdę warto. Są z wami wolontariusze, mam nadzieję, że te puszki się szybko wypełnią i będą dość ciężkie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim dobra zabawa i mądre pomaganie wszystkim potrzebującym, ale to również kwestie związane z bezpieczeństwem. Razem ze mną są dziewczyny ze Szkolnej Grupy Medycznej z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Koźnicach. Dziewczyny, jak to się stało, że tu dziś jesteście? Zostałyśmy zaproszone na udział w morsowaniu, ale także na akcję WOŚP, którą będziemy wspierać razem z wolontariuszami. A jakie jest wasze zadanie? Mamy dzisiaj zabezpieczać bezpieczeństwo morsującym osobom i wszystkim, którzy się tutaj zabrali. Z tego co wiem, realizujecie duży projekt poświęcony właśnie pierwszej pomocy. Może powiecie naszym widzom coś nieco na ten temat przy okazji właśnie dzisiejszej akcji? Jak najbardziej szkolimy dzieci w przedszkolach i w szkołach starszych. Bierzemy udział w projekcie Zwolnieni z teorii. Możecie znaleźć nas na portalach, na Facebooku z zieloną apteczką. Uczymy reagować w trudnych sytuacjach, życie ratować. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie bezpieczny i mimo waszej obecności wasza pomoc nie będzie potrzebna. Garbackie morsy już w wodzie. Ta kąpiel za kilka chwil z pewnością dobiegnie końca. Tymczasem my przenosimy się do sztabu, gdzie czekają kolejne atrakcje.
Jesteśmy już w Garbackim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To tu wolontariusze przynoszą swoje puszki z pieniędzmi, to tu właśnie wszystkie datki są liczone, a ze mną jest pani wójt gminy Garbacka Letnisko, pani Teresa Fryszkiewicz. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pani wójt, proszę nam powiedzieć, jakie atrakcje przygotowaliście na dzisiejszy dzień? Gmina Garbacka Letnisko od bardzo wielu lat gra z orkiestrą. W tym roku mamy ponad 25 wolontariuszy i tak naprawdę kwestujemy nie tylko na terenie gminy Garbacka, ale również na terenie sąsiedniej gminy Sieciechów. Na finał akcji przygotowaliście koncerty, licytacje. Czy kto dziś wystąpi i co będzie można wylicytować? Oczywiście przygotowaliśmy wiele atrakcji. Nowością w tym roku, właśnie wróciliśmy z Polanki, utworzyła się w Garbacce grupa Morsów i oni również grali dla Wielkiej Orkiestry po raz pierwszy. Na Polance morsowali, było około 11 osób, kibiców jak zwykle dużo, dużo więcej. A dziś koncerty tu w sztabie? Koncerty, tak. Wystąpi nasz zespół taneczny dzieci działających przy świetlicy. Wystąpią nasze seniorki z chóru seniora Wrzos, ale też bardzo znany zespół Młot na Czarownicę i pan Marian Plażuk razem z Andrzejem Roczniakiem we własnych aranżacjach. A na dodatek będzie można wylicytować ciekawe przedmioty. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. A życia bać nie daje nam. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogłyby się oczywiście odbywać bez pomocy, bez udziału wielu wolontariuszy. Ze mną jest dzisiaj Bartosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz, opowiedz nam, gdzie dziś kwestowałeś, gdzie zbierałeś pieniądze w ramach akcji? Ja zbierałem w Zajzierzu koło kościoła. A jak reakcje ludzi? Chętnie dziś wspierali akcję? Chętnie, chętnie. Jak myślisz, dużo udało się zebrać? Myślę, że spora. A jak długo zbierałeś? Godzinę. A dlaczego warto wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? No bo warto pomagać. Proszę nam powiedzieć, gdzie dziś zbierałyście pieniądze w ramach akcji? W Sieciechowie i w Opactwie. A dokładnie gdzie tam, w tych miejscowościach? Pod kościołem. I jak reakcje ze strony osób, które spotykałyście dziś podczas zbiórki? Był zróżnicowany, ale większość raczej pomagała. Dzisiaj zbierałem pieniądze koło kościoła w Garbacce Letnisko. W jakich godzinach? Od 8.20 do 12.30. A jak reakcje ludzi? Chętnie wspierali akcję? Dużo trafiło do twojej puszki, jak myślisz? Tak, jak najbardziej. Uzbierałem całkiem niezłą sumę pieniędzy. Znasz już wynik, tak? Niestety nie, ale szacuję, że coś około 600 zł. To ładny wynik. Dlaczego twoim zdaniem warto wspierać Wielką Orkiestrę? Ponieważ za to zakupują sprzęty, dzięki którym nawet my możemy kiedyś być uratowani. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zawsze okazja do tego, żeby pokazać ciekawe hobby i zainteresowania. Ze mną jest pan Mieczysław, który ma ze sobą nietypową kolekcję. Panie Mieczysławie, co to jest? Dzień dobry. Jest to kolekcja naszywek i oznak Straży Pożarnej z całego świata, falerystyki ogólnej. No moja kolekcja, że tak powiem, gromadzi tutaj kilka tysięcy eksponatów, które zebrałem od 6 mojego roku życia. No i staram się zawsze wystawiać też na orkiestrze, gdzie ludzie się rozwijają, że tak powiem, i oprócz tego idą do naszego rzemiosła, tak? Bo sam jestem strażakiem całe życie pokoleniowym, więc ktoś mnie tym zaraził. No i chciałem też innym pokazać część naszego życia takiego ze służby, gdzie coś nas rozwija, tak? Jeszcze jakieś pytania? Mówi pan, że kolekcja jest z całego świata. Z jakich egzotycznych krajów w takim razie możemy znaleźć te eksponaty? Ze Stanów mam bardzo dużo. Dużo z Europy Zachodniej, z azjatyckich krajów, dużo z Polski. No praktycznie cały świat. Tutaj ciężko jest wymienić takie, że tak powiem, perełki. No, jest tego dużo. Dużo ciekawych. Każdy coś dla siebie znajdzie, co chciałby sobie
zobaczyć, przypomnieć swoje czasy ze służby, gdzieś może gdzieś był w jakiejś jednostce. No, strażacy jeżdżą wszędzie. Bardzo dziękuję. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zawsze dobra muzyka. Ze mną są panowie z grupy Młotna Czarownice. Szykuje się zatem mocne granie. Co na dziś przygotowaliście? Co usłyszymy? No, na pewno kawałki stare i te nowsze, które jeszcze nie są, jeszcze nie mamy na płycie, a mamy już przygotowane na następną płytę, także no będzie tego trochę. Wyjątkowa okazja, żeby posłuchać przedpremierowo. Oczywiście. Oczywiście, będzie dużo kawałków z nowej płyty, będzie sporo ze starej, tak więc będzie czego posłuchać. To teraz zapytam, kiedy ta nowa płyta? Robi się. Mamy nadzieję, że w tym roku skończymy nagrania do niej. Mamy już większość nagraną. Chciałbym jeszcze dopytać, jak to się stało, że jesteście tu dziś w Garbatce na finale? No właściwie my zawsze jesteśmy za Wielką Orkiestrą. No i akurat tutaj się złożyło, no ja mieszkam w Garbatce. Właściwie w okolicach tutaj chłopaki mieszkają, także dlaczego by nie? No, zagramy. I dla nas to jest wielka przyjemność, żeby tutaj zagrać. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Powoli dobiega końca 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My żegnamy się już z Garbatką Letnisko, ale tu emocje długo nie opadną. Do późnych godzin wieczornych potrwa liczenie pieniędzy, które trafią do puszek. Mamy nadzieję, że wrócimy tu za rok. W końcu orkiestra będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej.